mecz zakończony, wynik znamy. Liczba widzów przybliżona 600, z Lubina dokładnie 174. Witam trenerów obu drużyn, pan Piotr Stokowiec, trener Zagłębia i Tomasz Kafarski, trener Floty. Na początek tradycyjnie oddaję głos trenerowi gości. Byliśmy świadkiem bardzo dobrego widowiska, jak na pierwszą ligę i jak na warunki już takie późno jesienne. Uważam, że obie drużyny naprawdę dążyły do zwycięstwa i ten wynik mógł być tak naprawdę każdy. Mogła wygrać Flota, mógł być remis. Wygraliśmy my i trudno tutaj wskazać, czy ktoś zasłużył, nie zasłużył, bardziej lub mniej. Wszyscy dążyli do zwycięstwa. Można śmiało powiedzieć, że też w paru sytuacjach szczęście nam dopisało, bo Flota miała swoje sytuacje. Na pewno zagraliśmy lepszą pierwszą połowę. Później trochę bojaźni było po stracie bramki, szczególnie, że no, gdzieś jednak w głowach jest taka bojaźń i tutaj wykorzystała to Flota i zaczęła dłużej utrzymywać się przy piłce i stwarzać sobie sytuację. Także no powiem tak już pozameczowo, że szkoda mi tutaj i zespołu i trenera, bo na pewno uważam, że Flota ma fajny zespół i bardzo dobrze prezentuje się. Trener tutaj doszlifował ten system, który grają od początku, co nie jest łatwo w takich warunkach i warunkach, jakie mam, bo sam stykałem się niedawno z takimi warunkami. Także funkcjonują bardzo dobrze i tutaj na pewno wielkie brawa i dla trenera, że umiał to poskładać i Flota nieprzypadkowo znajduje się na tym miejscu, na którym jest. Także no, ja jestem zadowolony z 3 punktów, bo wiadomo, że to było najważniejsze i z tego trudnego terenu, bo przecież Flota przegrała tu tylko jeden mecz i to w 90 minucie wozimy 3 punkty, to na pewno jest dla mnie budujące, ale też mamy swoje wnioski i przemyślenia po tym meczu, bo też były fazy, gdzie jednak no, musimy wiele rzeczy poprawić. Dziękuję. Może mikrofon? Można troszkę przedstawić. Trener gospodarzy Tomasz Kafarski. Gratuluję trenerowi i drużynie Zagłębia zwycięstwa. Widząc radość drużyny, która aspiruje do ekstraklasy po zwycięstwie nad zespołem, który o mało co nie przystąpił do rozgrywek, to jestem pełen dumy z tego, że prowadzę zespół, który zaprezentował się dzisiaj tak jak widzieliśmy. Mecz miał swoje, można by było powiedzieć, 2 połowy, ale to byłoby krzywdzące dla mojego zespołu. Pierwsze 20-25 minut, może 30, pełna dominacja Zagłębia, które miało dużo miejsca, wykorzystywało praktycznie każdy nadarzający się błąd, przy tym mając sporo szczęścia, bo przy pierwszej bramce rykoszet, a druga bramka, nie wiem jak wpadła, chyba jakaś nadzwyczajna siła doprowadziła do tego, że dośrodkowanie praktycznie z linii boiska wpada po długim po oknie. Od bramki strzelonej w pierwszej połowie zdecydowana dominacja Flota, druga połowa to już był spory napór. Graliśmy tak jak chciałbym, żebyśmy grali. Nie da się grać tak, w takim tempie, szczególnie z takim przeciwnikiem, jakim był Zagłębie, ale na pewno moim chłopakom należą się spore słowa uznania, bo włożyli w ten mecz dużo zdrowia, starali się wyższość piłkarską i wyższość umiejętności indywidualnych niwelować współpracą, zaangażowaniem i szkoda, że ten rok dla Floty kończy się porażką w sensie porażką w ostatnim meczu, ale postawa drużyny pokazała, że w tej drużynie jest potencjał, ta drużyna przy odpowiednim wsparciu jest w stanie zrobić niejedną wielką rzecz. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Wydaje się, że się nie kończy. Proszę się przedstawić. Maciej Pyrkowski, temat wyszłowienia. Kończy się w sensie meczów rozgrywanych w Świnoujściu. Chcieliśmy wspaniałą publiczność, wspaniale nas dopingującą, praktycznie w każdym meczu chcieliśmy pożegnać zwycięstwem i tym zwycięstwem, który pokazałby, że Flota miała trudny start w ten rok, ale końcówka jest tym czymś, na co wszyscy ciężko pracowaliśmy. Te ostatnie pojedynki, jak pan widzi? Jak ostatnie pojedynki? To był ostatni u siebie.
Sprawy. No, te, o tych odbytych pytasz, czy o tym, co, co ma być co? Jeszcze? O tym, co przed nami jeszcze. No przed nami, jak wiemy, została ostatnia kolejka, jedziemy na wyjazd do Głogowa, jedziemy na wyjazd z zespołem, który mamy swoje porachunki. Ostatnio straciliśmy, praktycznie wydawałoby się pewne zwycięstwo z 2-0, zrobiło się 2-2. Wiemy, że dół nas goni i zrobimy wszystko, żeby pojechać tam z mega nastawieniem, jak dzisiaj od 30 minuty grania o zwycięstwo i myślę, że nikogo w tej szatni nie trzeba będzie motywować, że wygrana w tym meczu na pewno ustabilizuje naszą pozycję w środku tabeli, czy w tej górnej połówce tabeli, a no, brak zwycięstwa może spowodować to, że staniemy się szarakiem tej ligi, tak jak inne zespoły, które są od 8 w dół i ja tego, tego sobie nie wyobrażam. Niespodziewanie dziś w składzie zabrakło Charlie'ego, co się stało? No, nie było Charlie'ego, nie było Marka Opołacza, to wynika z ich jakichś drobnych urazów. Byli niezdolni do gry na 100%, a z jednym z najlepiej grających zespołów w tej lidze, no nie można wyjść zawodnikami, którzy będą grali na półgwizdka, dlatego dzisiaj ani z Charlesa, ani z Marka Opołacza nie mogłem skorzystać, to na pewno miało wpływ na naszą siłę ognia z przodu, ale ci piłkarze, którzy zagrali w ich miejsce, zagrali na pewno poprawne zawody i należą im się sobie uznanie. A pytam, czy coś się stało poważnego? Czy to są jakieś... Znaczy, no mam nadzieję, że jest szansa na to, że będą brani pod uwagę na ostatni mecz, ale czy tak będzie, no to pokażę w najbliższe dni. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję.